Zapraszam serdecznie. Jaka koszulka. Nie wiem, stary, przecież to jest twój kolega z maty. Siema. Siemanko. Kurde, no ale... No z maty, ale na obóz wyjechali, no i no, nie mogę. Zaraz porozmawiamy. A drugim rozmówcą będzie Kamil Łaszczyk, pseudonim Szczurek. Swojego dzika, ale chyba mogę, nie? Nie no, dzik to dzik. Nie będziemy rzucać puszkami, co? Słuchajcie, macie walkę z tydzień. Tak. Siema panowie. Ja się boję tylko, Kamil, o twoje nastawienie do tego pojedynku, będąc szczerym, bo dzisiaj oglądałem chyba wszystkie twoje wywiady, sobie nadrobiłem konferencję. No i ty nie mówisz, że wygrasz, tylko ty mówisz, że wychodzisz się bawić. Tak, idę i wychodzę się bawić, ale to nie znaczy, że idę dostać w pierdol, bo to nie ja po prostu. Moja duma by upadła, że przegrywam z Freakiem. Więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł to przegrać. No idę tam, wiadomo, że idę się bawić, ale nie ukrywam, że idę też to wygrać, nie? Mm-hmm. Jakim cudem po walce ze mną nagle miał połamany kręgosłup? Ja nie miałem połamanego kręgosłupu, tylko ja przesunięty jeden z kręgów. To jest jedno. Drugie. To było po masażu, takie, no chyba, że wynajęłaś tam panią z Tajlandii, no to może byłoby dzięki tobie, no nie wiem. Ale raczej chyba nie, no po prostu ta pani nie miała za dużo, wydaje mi się, że pojęcia. A to był masaż z happy endem? Nie, to nie był masaż z happy endem, na takie rzeczy, nie, na takie masaże nie chodzę. Okej. Nie, no po prostu byłem na masażu, no i weszło, no ja tak jak weszło mi na nerw kluszowy, podniosła mi się noga i dla mnie to było takie coś, już coś dla mnie było dziwnego, no ale... No nie wiedziałem, co mam robić, czy mam tu panią, że zeszła, no nie siedziała, i czekałem, aż zejdzie z pośladka, no i zeszła. No i na drugi dzień, nie ukrywam, że lekko bolała mnie głowa i nie wiedziałem, co jest pięć, ale no co jak mówię, poszedłem zrobić trening. I zaraz zrobiłem akurat sparing, bo szykowałem się do walki bokserskiej. No i przez to zrobi się głupi krwiak tak naprawdę, więc no, bolało mnie, przez cały tydzień w sumie bolała mnie głowa i tyle. Przyszedłem w czwartek lub bodajże w piątek, nie chcę teraz skłamać, do trenera i mówię, trenerze, no nie mogę, jestem w stanie nic zrobić, bo robię tak i czuję, że mi tam jakby coś latało. No i trener mówi, no to co, Kamil, nie ma opcji, bierz, zabijaj rzeczy, jedź robić rezonans. No i co, zadzwoniłem od razu do kobiety, żeby umówiła mnie na rezonans. No i pani już mnie nie wypuściła stamtąd, bo miałem tam krwiaka, tam gdzieś tam chyba 1,5 centymetra, więc powiedziała, że nie ma takiej opcji, ja pana nie wypuszczę. Ja mówię, proszę panią, ale ja przyjechałem autem. No to niech pan dzwoni po kogoś, musi ktoś zabrać auto i ja pana nie puszczę, musi pan jechać to wyciąć. Nie no, ze zdrowia nie ma się co śmiać, tak szczerze, ale seks z tajską masażystką zawsze jest ostry. Mówi, że bolał go pośladek, później go bolała głowa. Wiesz, no, a mnie, ja w Tajlandii byłem, wiem co jest pięć. No to ty tak się bawiłeś najwidoczniej, bo ja takie rzeczy nie, ja mam swoją kobietę, kocham ją i nie szukam wrażeń. Ale ja bym chciał, żebyś teraz komentował słowa właśnie Kamila. Poproszę o wideo numer dwa, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Sorry, bo wypiłem sobie. Normalnie my to... powiem tego. Mój promotor chciał się ze mną spotkać prosto po walce. Cieszę się, że nie pojechałem, bo dostałem w pysk. Mówię to wprost. Cieszę się... Jak możesz to skomentować? Rozumiem, że chodzi o Borka, tak? No to już o Borka, tak. No ale to... Jak to jest, że każdy twój były promotor twierdzi, że odmawiasz mocnych walki, ty na każdego i na promotora narzekasz? Powiedz mi, a rozmawiałeś kiedyś z panem Mariuszem Kodzie, moim pierwszym promotorem? Żadnej walki nie odmówiłem. Miałem pierwszą walkę... Ale tak mówi Wasilewski. Miałem 16. walkę i pan Mariusz powiedział, że jest walka mistrzostw świata. I to on powiedział, że Kamil jest jeszcze za wcześnie. Ja chciałem, nie ukrywam, że gdzieś tam chciałem. To było bokserstwo. No dobra, tak? Jak jesteś bokserem, mam takie pytanie. Nie ma w boksu takiego przysłowia, które ja słyszałem, że jest, że walką mistrzostwa świata się nie odmawia? No i dlatego ja nie odmówiłem. Ja nie odmówiłem, ja chciałem. Promotor. Tylko mój promotor pierwszy powiedział, że Kamil, prędzej czy później zostaniesz taką walkę, więc no ja jemu zaufałem. No i gdyby on był dalej do dzisiaj, byłby moim promotorem, to pewnie byłby mistrz świata, bo to był promotor, który był z prawdziwego zdarzenia, który inwestował we mnie, inwestował nie tylko we mnie, tylko inwestował we wszystkich zawodników. No i po prostu robił kawał dobrej roboty. Skoro ja mówię Mateuszowi, że słuchaj... No ale zobacz, jak Borek promuje, słuchaj, sobie się wtrącam, ale aż tutaj zobacz, jesteś w fejmie, ale to on, kolejna walka, ale to jest największa promocja chyba w twoim życiu. Mateusz, Jezu, jedna ważna rzecz. Czy pierwszą walkę mi załatwił Mateusz Borek? No nie. Drugą walkę?
teraz... Ale to nie on negocjował warunki nie. i tak dalej? Nie. To ja negocjowałem, to ja rozmawiałem. Co ja słyszałem, to Borek, który negocjował. Ale to ja to mówię słyszałeś. Z tego, co słyszałem, no więc nie wiem. No ja wiem, że ja rozmawiałem, to ja rozmawiałem i jakie pieniądze, jakieś czym, to wszystko ja rozmawiałem, więc no to nie rozmawiałem. Mateusz, okej, wiem, że Mateusz jest jednym z kolegą z jednych włodarzy i możliwe, że coś tam rozmawiał, tak? No ale ja tego nic o tym nie wiem tak naprawdę, tak? Więc ja wiem, że ja mówiłem, ja rozmawiałem na samym początku, w pierwszej walce. Bo ja w ogóle powiedziałem, ja zadzwoniłem do Mateusza Borka ogólnie o walce, że będę walczył w Fejmie, że dostałem propozycję. To ja zadzwoniłem, to nie do mnie Mateusz zadzwonił, że Kamil, słuchaj, jest taka propozycja, że nie chciałbyś zobaczyć w Fejmie? Nie, ja czegoś takiego nie stałem. Weź ty poszukaj, a ja coś wykupiłem, bo dostałem informację, że Kamil no nie do końca jest tak, jak mówi, że to Mateusz Borek teraz negocjował twój tutaj rewanż i tylko dzięki niemu tutaj jesteś. Ale jak ty negocjował? Co negocjował? Z pieniędzmi, z wszystkim? Dzięki niemu doszło w ogóle do tego rewanżu może, tutaj. Także także... Może Mateusz tam rozmawiał, no ale no właśnie. Mi Mateusz nic nie mówił, nic nie gadał, nawet nie dzwonił do mnie. Więc słuchaj, to jest też tak? Tak jak mówię, do mnie dzwonili, do mnie zadzwonił szef. No. I czy nie chciałbym ten? Ja powiedziałem, czy nie. Tylko jest tak, generalnie to właśnie przez relacje tutaj Mateusza Borka z federacją masz ten rewanż. Także wiesz, także to też nie jest do końca tak, że dzięki niemu nic nie masz, tak? Że to wszystko jest tam dzięki tobie. Ale dobrze, ale to też zostawię między wami, czy tam się... Co z ksywą Władca Piekieł? No co, no chyba jest na szali, nie? Jest na szali, czy nie? No trzeba to teraz musi żywić, być, nie? No jak nie, kurwa, to po co mi ten rewanż, jak nie ma ksywy Władcy Piekieł? I tak pierwszą walkę. No. Większość ludzi, wiesz, która ma własny rozum, wie... Ale no teraz będzie postawienie kropki na D, że to ja jestem lepszy, plus odzyskuję tytuł Władcy Piekieł i wszyscy mają przepierdolone no, w mojej dywizji. No to wszystko jak ciebie tak zależy. Jak tak chcę? Tak? To wisi. No jak chcę, to niech sam bo jeżeli wygra, to niech sam a patrz, jaki Kamil Potulny. Co teraz? No bo wiesz co, no bo ja... Powiedz mi, ty... Inaczej, co? Ja ogólnie jestem sportowcem. Myślę, wydaje Kamil, mi się, że... słuchaj, powiem ci szczerze, poczekaj chwilę. Tak? To ja powiem ci tak. Ja słyszałem takie mocne historie o tobie. Ja robiłem różne rzeczy. Byłeś takim wariatem, ja byłem, nie? Ja ogólnie, ja sam wiem o sobie, że ja nigdy nie mówiłem nie. Chcesz się bić, no to chodź. Mhm. To jest prawdą, tak? Ale w pewnym momencie w wieku 19 lat, jak przyszedłem na zawodowstwo, to moje podejście do wielu rzeczy, wielu rzeczy się zmieniło. I było tylko, moja głowa była skupiona tylko na treningu, na pracy. Jak ktoś nawet szukał dymu, no to ja mówię, weź człowieku, pochódź to. Potrzebujesz się bić. I co, odpuszczali czy nie? No często było, że nie odpuszczali, ale wystarczyło po prostu uderzyć dzisiaj i było po wszystkim, nie? Aha. Ej, panowie, to jest ważna sprawa. Przecież no. Rafał Pasternak dzwonił wtedy na aferkach. No. I mówił, że wy macie łokcie w walce. Tak, mamy, no. Ale to chyba ale teraz wiedziałeś tego, od razu? Ja się dowiedziałem po tym telefonie. Chyba wszyscy. Wszyscy już teraz odbiegali, no. No i... No i dobra. Da, wiesz, ja będę teraz dochodził do nogi i zrywał klincz łokciem. Mi się wydaje, że łokcie akurat w tej walce, wiesz, stójka na pewno jest twoja, nie? No ale parter nie wiadomo, raczej jest... Nie? Ja myślę, żebym w stójce też go pierdolnął, jakby były małe rękawice albo gołe piąchy. No przecież bijecie się w małych. No tak, no ale chodzi mi, że jakbyśmy bili się tylko w stójce. Aha. To czemu nie zrobili? Bo najpierw muszę cię zgwałcić w MMA, oczywiście jest to metafora, żeby tam się nikt nie przypierdolił. Dokładnie, to jest metafora. Wtedy go trzymał za buzię. Liściowy. Liść. Ci szeptał do ucha. Czy pytał się, powodzenie. Czy ja jesteś prostytutką w tym momencie i że jakim niegrzecznym chłopcem byłeś. Kolejna blacha. Mam pytanie do Kamila, czy chciałby w ogóle na takie, jak już mamy łokcie, brutalne zasady typu soccer kiki, skakanie po kręgosłupie? No nie, no przecież... Dobra. Jeżeli chcesz ale soccer kiki? To tylko a soccer ulica, kiki? To tylko ulica, myślę, że... To... Słuchajcie, nie, można, macie soccer kiki. Macie ustalone warunki walki, ja was zapraszam do face to face, chodźcie przed stół. Słuchajcie, a wy jeżeli chcecie zobaczyć wielki rewanż... Nie wiem, kiedyś pośpieszy. Pomiędzy Amadeuszem a Łaszczykiem to kupujcie bilety fejma.tv i zaraz będziecie mieli kolejny kod na darmowe bilety. Także bądźcie czujni, panowie. Ale masz przejebane, chłopie. Nawet cieszę się. Przepierdolone masz, ale... Tak jak mówiłeś za pierwszym razem. I kto miał przepierdolone? Nie cofnę ale... razu. Ani razu się nie cofnę. Dobrze. Ale ty walce też się jeszcze napierdolamy w stójce. No, no w pierwszej też. Mieliśmy się napierdalać w stójce i nie było. Jestem teraz lepiej przygotowany. Cieszę się. Teraz miałbym mi na 4 rundy. Cieszę się.